Witam Państwa serdecznie. Zgodnie z tradycją poinformuję wpierw przy w obecności mediów, też opinię publiczną o istotnych punktach, jakimi zajmiemy się dzisiaj na posiedzeniu rządu. W sposób zrozumiały duże zainteresowanie budzi i też długo oczekiwany wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, projekt o likwidacji CBA. Nikt z nas nie miał wątpliwości, że to, co działo się z tą służbą przez ostatnie lata, było de facto drwiną z misji, do jakiej powołana była ta służba wtedy, kiedy powstawała. Te lata pokazały, że poprzednicy używali bezwzględnie różnych metod do walki politycznej, metod, w których także udział brały służby państwowe. Wszyscy w Polsce mieli coraz bardziej przygnębiające wrażenie, że instytucja powołana do walki z korupcją tak naprawdę kryła władzę i raczej zajmowała się opozycją, ideą Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wtedy, kiedy to biuro powstawało, było dokładnie coś odwrotnego. Usytuowanie CBA miało zagwarantować, że ta służba będzie przede wszystkim patrzyła władzy na ręce. Została zdeprawowana przez naszych poprzedników. Pracowaliśmy długo nad takimi zmianami, które zlikwidują to zło, jakie się rozpleniło w tej instytucji, a równocześnie minister spraw wewnętrznych i administracji przygotowywał taką zmianę, która spowoduje, że państwo będzie skuteczniejsze w ściganiu korupcji i przede wszystkim służby odpowiedzialne za ściganie korupcji, przestępczości gospodarczej, łapówkarstwa będą skoncentrowane na tych, którzy władzę wykonują, a nie na opozycji. Także dziękuję za przygotowanie tego projektu. Będziemy także rozmawiali o Unii Europejskiej. Dzisiaj oficjalnie przyjmujemy priorytety polskie na polską prezydencję. Polska przejmuje przywództwo na najbliższe pół roku, od 1 stycznia w Unii Europejskiej, w sytuacji, jak wiecie, bardzo, bardzo dramatycznej. Chcę Państwa poinformować, że będę miał serię rozmów dotyczących przede wszystkim sytuacji za naszą wschodnią granicą. Jak się domyślacie, nasza prezydencja będzie między innymi współodpowiedzialna za to, jak będzie wyglądał krajobraz polityczny, jak będzie wyglądała sytuacja być może w trakcie negocjacji, jakie być może, tu są ciągle znaki zapytania, rozpoczną się zimą tego roku. Dzisiaj będę miał okazję o tym rozmawiać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, dlatego będziemy musieli dzisiaj szybko pracować, a także z Kijowa prosto przyjeżdża do mnie szef CDU. Być może przyszły kanclerz. Wybory w Niemczech, jak wiecie, są w lutym. Friedrich Merz będzie informował mnie o swoich rozmowach tam w Kijowie. Pojutrze będzie u nas prezydent Macron. Będzie chciał poinformować o rezultatach tych rozmów paryskich. Jak wiecie, doszło do krótkiego, ale ważnego spotkania z prezydentem elektem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim tam w Paryżu i prezydentem Macronem. Jestem w stałym kontakcie z naszymi skandynawsko-bałtyckimi sojusznikami, którzy widzą w Polsce i w polskiej prezydencji lidera tych przyszłych działań, których mam nadzieję efektem końcowym będzie pokój. Rozmawiałem z premierem Szwecji, będzie premier Estonii za kilkanaście godzin tutaj w Warszawie. Bardzo mi zależy na tym, żeby Polska była tym państwem, które będzie cały czas nie tylko obecne, ale będzie nadawało ton rozstrzygnięciom, które mają przynieść nam bezpieczeństwo i zabezpieczyć polskie interesy. Też na początku prezydencji
Będziemy tutaj gościli premiera Wielkiej Brytanii. Ja udam się do Oslo, do premiera Norwegii. Cały ten zestaw działań ma na celu takie poważne potraktowanie tej politycznej odpowiedzialności, jaka spada dzisiaj na Polskę w przeddzień naszej prezydencji. Też symbolicznie w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka przystępujemy, i tutaj dziękuję panu ministrowi Bodnarowi, przystępujemy do Prokuratury Europejskiej. I dzięki temu będzie można obiektywnie i skutecznie też ścigać ewentualne nadużycia, jeśli chodzi o wydawanie środków europejskich. To ma też znaczenie symboliczne. Bardzo nam zależało na tym, aby Polska, tak jak wszystkie inne kraje Unii Europejskiej, proszę mi przypomnieć, kto został poza systemem Prokuratury Europejskiej? Chyba tylko Szwecja, Węgry i Irlandia, ale Szwecja też przystępuje w dużej mierze dzięki temu, że my przystępujemy. Więc dobrze będzie budować ten system egzekucji prawa także na poziomie europejskim. Chcę powiedzieć też jedną rzecz. To też sprawa do prokuratora generalnego, do pana ministra Bodnara, i dotyczy właściwie najbardziej czułego pola, jeśli chodzi o prawa człowieka, to są prawa dziecka. Kiedyś powiedziałem i dzisiaj chciałbym to bardzo mocno powtórzyć. W Polsce nie ma i nie może być świętych krów. Jeśli coś naprawdę jest świętego w Polsce, to są polskie dzieci. I to chyba każdy z nas tak myśli. Czy jesteśmy rodzicami, dziadkami, politykami odpowiedzialnymi za to, co się dzieje, prawnikami. Dzieci są święte i nietykalne. I zwracam się do pana ministra też jako prokuratora generalnego. Przedstawienie informacji dzisiaj po wyczerpaniu porządku obrad o tym, w jaki sposób będziemy dochodzili sprawiedliwości wobec tych wszystkich, którzy usiłowali, przepraszam za ten kolokwializm, ukręcić łeb sprawie, która bulwersuje dzisiaj całą Polskę. To znaczy przemocy seksualnej wobec 8-letniej dziewczynki, i ta przemoc trwała latami. I tylko dlatego, że sprawcą był syn prominentnego polityka PiSu. Prokuratura, zamiast ścigać obwinianego o te czyny, robiła wszystko, żeby uniknął on sprawiedliwości. Prokuratura też zaniechała z badania informacji, że jego ojciec, prominentny polityk PiSu, nakłaniał świadków do wycofania lub zmiany zeznań. To jest początek tej sprawy. Drugi początek. Bardzo bym chciał, aby pan minister poinformował nie o przebiegu tego śledztwa, bo nie jesteśmy tutaj, jesteśmy wszyscy pod wrażeniem, strasznym wrażeniem tego, bo ja nie znajduję słów i nikt z nas nie znajduje słów na to, ale naszym zadaniem jako rządu jest dopilnowanie, żeby ci wszyscy, którzy ponoszą odpowiedzialność za stan prawa w Polsce, praworządność, w tym przede wszystkim prokuratura, ci wszyscy, którzy w takich sytuacjach bronią władzy, bronią funkcjonariuszy władzy, a nie ofiar. To jest tak kompromitujące dla państwa, że uważam, że to jedno z najważniejszych zadań w tej chwili, żeby cała Polska zobaczyła, że nie będzie bezkarności tych, którzy w pogardzie mają i w kompletnym lekceważeniu cierpienia dzieci, które są ofiarami przemocy seksualnej, i to w tak drastycznych okolicznościach. Także będę prosił o informację na temat tego, jakie działania podejmuje dzisiaj prokuratura wobec prokuratorów i tych wszystkich ludzi władzy, którzy w tę sprawę byli umoczeni. To chyba z tych punktów kluczowych na dzisiaj wszystkie zasadnicze kwestie. Za tydzień będziemy przyjmowali nasz projekt dotyczący ograniczenia przyjmowania wniosków o azyl, tego, o którym tak było głośno, ale o tym będziemy informowali szczegółowo, o całym pakiecie dotyczącym polityki wizowej i imigracyjnej za tydzień. Wiem, że państwo na to czekali, trochę czasu to wymagało. Za tydzień na pewno pakiet tych spraw znajdzie się na posiedzeniu rządu. Dziękuję państwu.